Witam Państwa w środę 26 lutego. Sylwia Przytarska, zapraszam na wiadomości regionalne. W dzisiejszym wydaniu wypadek na Jagiellońskiej, zmiany w przedszkolach, gdzie oddać wielkie gabaryty? W ostatnim czasie w naszym mieście często dochodzi do potrąceń rowerzystów. W zeszłym tygodniu kierowcę oślepiło słońce. Dziś doszło do kolejnego wypadku. Szczegóły w materiale. Do groźnego wypadku doszło dziś przed godziną 13 na ulicy Jagiellońskiej w Żarach. Czerwone Audi potrąciło 63-letniego mężczyznę jadącego na rowerze, którego z urazem głowy helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował do Zielonej Góry. Kierowca Audi był trzeźwy. Przyczyny wypadku bada policja. Od 2014 roku wiele osób, które dotąd korzystały z odliczeń podatkowych, straci do nich prawo. Ale niektórzy zyskają. Najczęściej podatnicy korzystają z trzech ulg podatkowych na dzieci, internet i rehabilitację. Z ulg internetowych i z tytułu wychowywania dzieci pojawiły się spore zmiany. Kto więc zyska, a kto straci? Stracą na pewno w dużej części podatnicy rozliczający ulgę internetową, ponieważ od 2013 roku może być ona rozliczana tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. W przełożeniu na taki prosty język oznacza to, że te osoby, które korzystały z ulgi w latach wcześniejszych, a w tym roku internetu odliczyć nie mogą. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ktoś pierwszy raz skorzystał z ulgi z tytułu internetu za rok 2012. Czyli te osoby, które odliczyły ulgę w roku 2012, mogą to uczynić jeszcze w roku 2013. Limit się nie zmienił, wynosi maksymalnie 760 zł. Natomiast wszystkie te osoby, które rozliczały ulgę wcześniej, niestety w tym roku tracą już do niej prawo. Jeszcze większe zmiany nastąpiły dla podatników, którzy rozliczają ulgę z tytułu wychowywania dzieci. Zwrócić uwagę na rozliczenie ulgi powinni rodzice jedynaków i oni mogą stracić, dlatego że ustawodawca ustalił tutaj limity dochodów. Dla tych rodziców, którzy wychowują jedno dziecko, jest to limit 112 tysięcy złotych. Dla osób wychowujących bądź pozostających w małżeństwie i wspólnie wychowujących dzieci jest to limit dla małżonków. Próg uprawniający do ulgi został obniżony ze 112 tysięcy złotych do 56 tysięcy złotych rocznie dla podatników, którzy nawet przez część roku kalendarzowego wychowywali dzieci poza związkiem małżeńskim. W ulgach dla rodziców dwójki dzieci nie zmienia się nic. Ulga ta wynosi 1112 zł. Natomiast zdecydowanie na korzyść zmieniły się zasady rozliczeń dla osób mających trójkę i więcej dzieci. A tutaj ustawodawca podwyższył te ulgi. Oczywiście nie ma limitu dochodów dla rodziców również, a ulgi są podwyższone i liczone są w ten sposób, że na pierwszą dwójkę dzieci wynoszą 1112 zł na każde dziecko. Za trzecie dziecko ten limit jest podwyższony do 1668 zł. I na czwarte i każde kolejne wynosi dwukrotność tej pierwotnej kwoty, czyli 2224 zł. Przypominamy, że z fiskusem możemy rozliczyć się drogą internetową. Jest to tak zwana e-deklaracja. Te zeznania są dużo szybciej przez nas obsłużone. To, na co kładziemy nacisk dla podatników, to, że ten portal internetowy ministerstwa eliminuje wiele pomyłek, dlatego że sprawdza błędy rachunkowe, ewentualne przekroczone limity, ma podpowiedzi, jeśli chodzi o organizację pożytku publicznego. No i generalnie, tak jak w tej chwili wszystkim podatnikom powtarzamy, wszystko wskazuje na to, że do tych elektronicznych form rozliczeń dążymy, z roku na rok tego będzie więcej, więc zachęcamy, żeby z tym portalem jak najszybciej się zapoznać. Na złożenie deklaracji podatkowej mamy czas do 30 kwietnia. Wczoraj w sali konferencyjnej żarskiego ratusza radni spotkali się z Patrykiem Falińskim, wiceburmistrzem Żar, Stanisławem Kęską, prezesem PEKOM-u i Jackiem Połomką, prezesem Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Spotkanie dotyczyło jednego z punktów jutrzejszej sesji Rady Miejskiej, czyli realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Radni dopytywali o PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Jest to punkt, do którego mieszkańcy za darmo mogą oddać przede wszystkim podstawowe surowce wtórne, takie jak papier, szkło, plastik, metal, a także wszystkie te odpady, których nie można wrzucać do worków czy pojemników, do selektywnej zbiórki odpadów. Chodzi m.in. o zużyty sprzęt RTV i AGD, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe, odpady zielone, baterie czy akumulatory. PSZOK prawnie w Żarach funkcjonuje, praktycznie też, ale w tym roku będzie rozbudowany. PSZOK funkcjonuje na terenie bazy na Brata Alberta, jest w miejscu wyznaczonym, przystosowanym z poustawionymi dedykowanymi pojemnikami i funkcjonuje i ma ku temu wszelkiego rodzaju podstawę prawną. Zgodnie z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi w każdym regionie ma funkcjonować również RIPOK, czyli Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych i będzie to Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, który jest w budowie. Zmienił się kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli. Z tej okazji burmistrz Żar zaplanował spotkanie z rodzicami. Zmieniły się przepisy dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli. W związku z tym burmistrz Żar zaprasza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy wtorek, 4 marca o godzinie 17 w sali konferencyjnej ratusza. Na tym spotkaniu zostaniecie Państwo zapoznani z instrukcją i zasadami oraz terminami rekrutacji do przedszkoli. Jednocześnie chcę Państwa również poinformować, że taka instrukcja w najbliższym czasie ukaże się na stronie Urzędu Miejskiego. Myślę, że to są nowe przepisy, które będą Państwa bardzo interesowały, a Państwo wiecie, że w tym roku niestety ten nabór rozpoczyna się troszeczkę później, tak? Jak Państwo się zorientujecie, rodzice, którzy już mają dzieci w przedszkolach, wystarczy, że będą składali deklaracje, natomiast pozostali rodzice na spotkaniu dostaną dokładnie poinformowanie o terminach, o formach składania, o zasadach rekrutacji. Także serdecznie zapraszam, 4 marca, godzina 17, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Od 3 do 7 marca rodzice, którzy na kolejny rok chcą zostawić swoje pociechy w przedszkolu, muszą złożyć deklaracje. Natomiast zapisy do przedszkoli będzie można składać od 17 marca do 4 kwietnia. Już jutro tłusty czwartek i dlatego też bez wyrzutów sumienia będziemy mogli objadać się pączkami. A warto zjeść choć jednego, bo to ponoć przynosi szczęście. A próbował ktoś z Państwa zjeść pączka z lukrem i się nie oblizać? To chyba niemożliwe. Z lukrem lub bez, z marmoladą, dżemem, adwokatem, bitą śmietaną albo czekoladą. Są przeróżne, ale wszystkie pyszne. Pączki. Jutro tłusty czwartek, a więc gratka dla pączkożerców i wszystkich tych, którzy kochają słodkości. To jedyny dzień w roku, kiedy można jeść je bezkarnie. To tradycja, którą warto pielęgnować. Jutro tłusty czwartek, ile pączków zamierza Pan zjeść? Muszę się odchudzać, lekarz zabronił słodkiego jeść. Nawet jutro? No, ze 4 wciągnę po cichu. Ile zamierzają Państwo pączków zjeść? O nie, nie bardzo. Nie? Lubi Pani pączków? Lubię, ale na nas wiek to już jest. Ale jutro można zgrzeć. Jeden. Jeden to może zjem, a tak więcej nie. Nie odchudzam się, także nie jem w ogóle. Dziękuję. Pączków nic tłustego. Jutro? No ja nie wiem, co ty, do jutra, czy dożyję chociaż. Ale gdyby Pan dożył, to ile Pan zamierza pączków zjeść? Jutro no, jednego bym zjadł. No. Ja tak już wyglądał jak pączek. Nie wiem, może jednego więcej nie. A jakiś rekord ma Pan na swoim koncie? Nie, no raczej nie. To się człowiek nie obiada cały rok. Nie, to tak tylko tradycyjnie się zje jednego, to więcej nic. Ile pączków zamierza Pani zjeść? Oj, ja sama osobiście niedużo, chociaż myślę, bo pracujemy w dużym gronie pań. Pracuję w DPS-ie w Lubsku, tam jest dużo mieszkańców. Myślę, że razem, wspólnie pokonamy. No, powiem, że na co dzień niedużo, ale przy takim święcie, bo ja to nazywam świętem pączka. Pięknie. Także pojemy sobie na pewno. Jak ile pączków zamierza Pan zjeść? Ile wlezie. Ile wlezie? I chudy jestem, to trzeba To ile wlezie? No, z 8, 10.
Już dziś cukiernicy przygotowują się do tłustego czwartku. Z cukierni pana Marka Czajkowskiego wyjedzie kilka tysięcy pączków. Tłusty czwartek to jest takim dniem, gdzie można tłusto pojeść i należy to zrobić, bo to jest taka tradycja w narodzie, rzecz święta, jak to się mówi. Wiadomo, że po tłustym czwartku następna środa popielcowa, już 40 dni postu. Czyli trzeba sobie pozwolić teraz, żeby w pyszności takie tłuste pojeść, a tak wiadomo przede wszystkim pączka z różnego rodzaju, z różnymi nadzieniami. Nie tylko pączka, bo i chrusty w tym czasie też konsumujemy, próbujemy wszelkich takich wspaniałych wypieków z różnymi nadzieniami. Tak jak nasza tutaj cukiernia, która już istnieje od 79 roku, to już ma swoich klientów. Po czym poznać dobrego pączka? Prawdziwy musi mieć jasną obwódkę, a po ściśnięciu powinien wracać do pierwotnego kształtu. Nasze pączki są robione na bieżąco. Jak tradycja nakazuje, ręcznie, wszystko tak jak w domu się pączka robi. Nie jest to jakaś produkcja taka masowa. Z tym, że sądzę, że nasze pączki na pewno przebijają smakowo i jakością wszystkie te pączki, które są w sieciach. No ale różnie się do tego podchodzi. Ja zapraszam do siebie na swoje pączki. Inne cukiernie zapraszają na swoje pączki. Sądzę, że też robią wspaniałe pączki. Bo wielu rzemieślników też produkuje. Wybór pączków w cukierniach jest ogromny. Trudno zdecydować się na jeden rodzaj. Nadzienie różane z marmoladą wieloowocową, bo ludzie też sobie takie pączki chwalą. Z nadzieniem, z adwokatem, z ananasem, ze śmietanami, że tych pączków będzie wiele gatunków. Jak i z nadzieniami takimi serowymi. Że staramy się, żeby zaspokoić gusta każdego klienta. A jaki jest pana ulubiony pączek? Mój jest ulubiony pączek tradycyjny. Z normalną marmoladą, świeżo z patelni, obciągnięty dobrym lukrem. To jest najlepszy pączek taki tradycyjny. Przy okazji święta łasuchów warto pamiętać, że jeden pączek ma w sobie około 250 kilokalorii. Lepiej się jednak nie oszczędzać, bo jak mówi dawny przesąd, zjedzenie choćby jednego pączka w tłusty czwartek gwarantuje człowiekowi szczęście i powodzenie. Pierwszy pączek z tegorocznej produkcji. No, pierwszorzędny, pewoda. I chcę, żeby wszystkie takie były, jak w tej chwili. Zatem smacznego! W dobie internetu coraz to młodsze dzieci zasiadają przed monitorem. Aby ustrzec nasze pociechy przed niebezpieczeństwem ze złego korzystania z komputera, szkoły organizują zajęcia dydaktyczne. Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 8 w Żarach odbył się konkurs dla uczniów klas pierwszych pod tytułem Przygoda z komputerem. Dzisiejszy konkurs pod nazwą Przygoda z komputerem dotyczy bezpiecznego korzystania z komputera. Jest on związany z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypadał w czasie ferii. A dla jakich dzieci jest zorganizowany? Pracujemy z dziećmi z całej naszej szkoły, ale dzisiejszy konkurs był zorganizowany szczególnie ukierunkowany na dzieci z klas pierwszych, ponieważ one to coraz częściej, coraz więcej korzystają z komputera i wchodzą czasami na strony, z którymi jeszcze nie powinny mieć kontaktu. Dowiedziały się o zagrożeniach, jakie czyhają w internecie, czego nie wolno im robić i odpowiedzialności za swoje czyny. Jakie strony są niebezpieczne dla takich maluchów? Przede wszystkim nieadekwatne do ich wieku i zainteresowań. Dzieci nasze wchodzą coraz częściej na strony dla dorosłych, przesyłają informacje, komentują w niewłaściwy sposób sytuacje, które śledzą na Facebooku bądź naszej klasie. Jak rodzice mogą sprawdzić swoje dziecko? Rodzice również są informowani, gdzie mogą sprawdzić, gdzie szukać pomocy. Organizowane są w szkole również spotkania z policją, w tym roku będzie z kuratorem sądowym, na temat odpowiedzialności za czyny karalne dzieci. Jak często zaglądają do komputera nasze pociechy i co najbardziej je interesuje? Wchodzę na Akizi i tam sobie znajduję jakieś gry. Czyli najczęściej grasz? W jakieś takie gry dla dzieci. Ja czasami siadam, ale też często. A co najczęściej lubisz sobie włączać? Gry dla dzieci i dla dziewczyn. A w co najczęściej grasz? W ubieranki.
Pierwszoklasiści najczęściej grają w gry. Dziewczynki ubierają lalki z bajek. To prawidłowe korzystanie z komputera uświadamia nam, że to jest właśnie najlepszy moment na ostrzeżenia, bo potem może być już za późno. Tysiące uczestników, ponad setka zespołów. Już po raz piąty w gimnazjum nr 3 w Żarach odbędzie się wielkie święto tańca. Do Żar przyjadą formacje taneczne z Polski oraz Niemiec. Przyjedzie do nas 1380 uczestników, tancerzy z całej Polski. Będzie 93 zespoły, 115 prezentacji. To nie tylko Polska. Tak, przyjadą 5 zespołów niemieckich z Weißwasser. Będą to głównie teatry tańca, jazz, inscenizacja. Nie zabraknie również tancerzy, między innymi z Bydgoszczy, Zielonej Góry, Gorzowa, Wrocławia, Skwierzyny, Nowej Soli i Legnicy. Żary również będą miały swoich reprezentantów. Pod mojej ręki wyjdzie aż 5 zespołów w 9 choreografiach. Uczestników oceniać będzie profesjonalne jury. W tym roku będą sędziować pan Zbyszek Zasada z Polskiego Towarzystwa Freestyle, będzie pan Dariusz Intrys z Konina oraz dwóch młodych, zupełnie młodych sędziów, jeden mistrz Polski w breakdance i pani Zasada, młoda dziewczyna, to jest córka pana Zasady, która szkoli się za granicą, jest to mistrzyni Polski, mistrzyni świata w tańcu disco. Tańczy też taniec współczesny, jazzowy, także mocno wykształcona w kierunku tańca. Posiłkuje się po raz pierwszy takim młodym jury. Organizatorem polsko-niemieckiego festiwalu tańca dla dzieci i młodzieży jest gimnazjum nr 3 w Żarach. I to tam 22 marca odbędzie się impreza. Wielkie święto tańca w Żarach możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Wstęp jest bezpłatny. Jeszcze tylko 2 dni zostały na oddanie głosu na artystę, którego chcielibyśmy usłyszeć podczas tegorocznych Dni Żar. Zagłosować może każdy mieszkaniec miasta. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wykonawcą, którego będzie można zobaczyć podczas Dni Żar. Pozostały już tylko 2 dni do głosowania. Przypomnijmy, głosować można poprzez wysłanie maila z propozycjami na adres ankieta@um.zary.pl, jak również w godzinach pracy urzędu poprzez wypełnienie ankiety i wrzucenie do skrzyneczki, która znajduje się przy... Sporo słońca, wysokie temperatury i prawdziwie wiosenna aura. Taka pogoda czeka nas przez najbliższe 2 dni. Paulina Zgarska, zapraszam na szczegółową prognozę. W czwartek chmur ma być nieco więcej, ale na rozpogodzenia i chwile ze słońcem również możemy liczyć. Nadal będzie ciepło, przewidywana temperatura maksymalna wyniesie 11 stopni w Żarach i Gubinie, 10 w Protawie. W piątek bardzo podobna aura, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 11 stopni. Wiatr na ogół słaby, umiarkowany. Padać raczej nigdzie nie powinno. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1016 hektopaskali. W czwartek imieniny obchodzą Gabriel, w piątek Hilary. W prognozach wiosna w pełni, o zimie słuch zaginął. Oby taka aura otrzymała się jak najdłużej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia już w piątek. Dziękuję, że mogłam gościć w Państwa domach. Teraz, jak w każdą środę, zapraszam do oglądania programów Poznaj swoje miasto z Rafałem Szybczakiem oraz Pochwal się z Jankiem Zakrzewskim, utalentowanym tenorem z Żar. A na zakończenie miła niespodzianka z okazji nadchodzącego Święta Wszystkich Kobiet. Panowie, oglądajcie uważnie, będziecie mogli z naszą pomocą sprawić swojej ukochanej kobiecie wyjątkowy prezent. Miłego wieczoru, do zobaczenia. Naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.